Minioną niedzielę przeżywaliśmy niedzielę dobrego pasterza. Stanął przed naszymi oczyma obraz Jezusa, który jest tym najwyższym, najlepszym pasterzem. W Kościele w Polsce przeżywamy też tydzień modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Najpierw to, co mnie dotyka w perspektywie spojrzenia na Jezusa jako dobrego pasterza, to Jezusowe stwierdzenie: znam moje owce. To jest coś wyjątkowego, że Bóg jest tym, który zna mnie lepiej niż czasem ja znam samego siebie. Bóg zna mnie i ciebie. I pomyśl przez chwileczkę o tym, co w sobie cenisz, co jest, wydaje się, dla ciebie twoją wielkością, co jest twoją pozytywną stroną. Ale pomyśl też o tym, czego w sobie nie akceptujesz, czego może w sobie nienawidzisz, co jest dla ciebie w jakiś sposób może uwłaczające. Mamy swoje dobre i złe strony. I kiedy słyszę to Jezusowe stwierdzenie: znam moje owce, to tak bardzo mnie to dotyka, że Jezus zna właśnie to wszystko, co dobre i co złe. Kocha we mnie to, co ja w sobie też kocham, ale i kocha we mnie również to, czego ja może w sobie dzisiaj nie akceptuję lub nienawidzę. I nie chodzi mi tutaj o perspektywę grzechu, w który upadamy wszyscy. Bóg kocha nas od samego początku, od momentu, kiedy zrodziliśmy się w Jego sercu, kiedy zapragnął nas stworzyć, posługując się naszymi rodzicami. Znam moje owce. I to, co dodaję później, one mnie znają. Daj Boże, że dzisiaj każdy z nas może o sobie powiedzieć, że znam mojego pasterza. Wiem, gdzie jest, wiem, gdzie mogę z nim przebywać. I to, co wpisuje się w tajemnicę życia Kościoła tu w Polsce, ta nasza modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modlimy się o to, aby nie brakło tych, którzy na wzór Jezusa Chrystusa będą głosić Ewangelię. Jakie jest zadanie Kościoła od samego początku? To jest przedłużenie głosu pasterza. To jest przedłużenie rąk Jezusa. To robi Kościół od samego początku. Głosi Ewangelię, czyni dzieła miłosierdzia. Pewnie każdy z nas ma dzisiaj w sercu różny obraz Kościoła, ale to, co istotne, to właśnie to. Kościół, który jest przedłużeniem słów, nauczania, czynów Jezusa. I to, co wybrzmiewa dzisiaj w Ewangelii o tym powołaniu, o tym wybraniu przez samego Jezusa: ja sobie upatrzyłem tych czy innych na moich apostołów. I to, że sługa nie może być większy od swojego mistrza. Dla nas tym najważniejszym odniesieniem jest sam Jezus, dobry pasterz, który zna mnie lepiej niż ja sam siebie znam, który kocha mnie w tych moich zaletach i kocha mnie w tych moich wadach. Uświadommy sobie dzisiaj tę najważniejszą prawdę. Jeśli wierzysz w Jezusa, jeśli wierzysz w to, że jest prawdziwym Bogiem, że umarł za ciebie, że zmartwychwstał, to pamiętaj, że ty na tym świecie jesteś również Jego przedłużeniem. Jesteś przedłużeniem głosu dobrego pasterza, jesteś przedłużeniem rąk samego Boga, samego Jezusa, który chce tobą się również posługiwać. Nie bój się tego wezwania, nie bój się tego zaproszenia. Bóg chce tobą się posługiwać.